Mili Państwo, dziś Międzynarodowy Dzień Koszuli. Wiadomo, bliższa koszula ciał. A pamiętać warto, iż koszule męskie cechują się różnym poziomem formalności te najbardziej formalne są zarezerwowane na wyjątkowe uroczystości i gale, mniej formalne na spotkania biznesowe i codzienne wyjścia do pracy, a tak zwane koszule kazualowe przeznaczone są na luźne wyjścia ze znajomymi i z rodziną. Po kilka egzemplarzy przypisanych do każdego rodzaju warto mieć w szafie prasa. Nowy Kurier styczeń 1930 roku, a w nim arcyważny tekst pod tytułem Jarocin pod wpływem Księcia Karnawału. Czytamy. Noc Sylwestrowa otworzyła na oścież wrota dla wszechpotężnego władcy saltanecznych Księcia Karnawału. Jaroci, aczkolwiek należy do rzędu mniejszych miast, zupełnie nie stracił europejskiej fantazji. Zawrzała zabawa w kawiarniach Grand Café, zalśniła czapkami karnawałowymi. Humor króluje w całej pełni. W kawiarni Monopol zapienił się szampan. Warszawianka, sympatyczna i przyjemna, wita swych klientów. Pięknie przybranym lokalem, a jej bywalce bawią się rozradowani. Ech, zazdrościmy Jarocinowi. Dziś data z historii literatury i to literatury z najwyższej półki, bowiem to 13 stycznia 1941 roku umiera James Joyce, uważany za jednego z najbardziej błyskotliwych i śmiałych pisarzy XX wieku. A jego główne dzieło pod tytułem Ulisses lokuje się w ścisłej czołówce. Arcydzieł, które kiedykolwiek napisano po angielsku. był biednym irlandczykiem z Dublina, który wiele lat tułał się po Europie, a podczas pierwszej wojny schronił się w Zurichu, w Szwajcarii i tam zaczął pisać swego Ulissesa, który czytany dzisiaj przypomina surfowanie po najrozmaitszych stronach internetowych, z których jedna prowadzi do następnej. Ale w roku 1922, kiedy książka się ukazała, ten strumień świadomości był dla przeciętnego czytelnika kompletnie niezrozumiały. I nie do przyjęcia. Z czasem uznano podobny sposób pisania za literaturę, jak mówiano, totalną, ponieważ w powieści Ulis wszystko mówi jednocześnie. Ludzie ulice drzewa reklamy, wszystko i pomyśleć, że tekst, przez który z trudem przedzierali się znawcy literatury, że zupełnie analogiczny tekst czytają dzisiaj miliardy ludzi na świecie, biegając od samego rana po setkach stron internetowych. Tak to literatura potrafi zbłądzić nie tylko pod strzechy, ale i na ekrany laptopów, co sentencjonalnie zapodaje o poranku czytelnik, który ulissesa przeczytał w życiu raz jeden, ale za to do końca. Wiesław Ulisses kot.